Dzień dobry kochani, Uncharted, czwóreczka, kolejny odcinek. Uciekamy z domu babki, która właśnie kojfnęła na zawał. Oczywiście jesteśmy głównymi podejrzanymi, bo jak żeby było inaczej, no czemu mielibyśmy nie być? Policja nas goni, znaczy nie policja, ale nie goni nas jeszcze, ale ona wezwała policję. Okazało się, że jest znajomą naszej mamy. Czy damy radę? Oślizgnie się? Nie. Udało się. Udało nam się wejść na dach. Więcej jednostek przybyło. A skąd wy wiecie, kto się tu kręci? Przecież ona wam chyba nie powie... Ojej, przecież to nie jest najlepszy moment. No tak, policjanci nas raczej nie zastrzelą, nie? Czemu oni ich nie atakują? Na ziemię i ręce na głowy! W sensie, czemu ci policjanci nic nie robią tym chłopakom? Kompletnie tego nie kumam. Gdzie? Nie wiem, gdzie ty uciekasz, ziomek. Jezu, on jest blisko mnie, dawaj! Biegiem! Cholera, uciekają! No uciekamy, uciekamy. No nie są tak sprawni jak my, ale mają broń, bo mogliby do nas strzelić, nie? Chociażby w nogę, nie wiem. Dobra, oskarżenie o włamanie to jest jedna sprawa, ale babka nie żyje, więc... to się będzie ciągnęło śmierdzącą... śmierdzącą chmurą. No dojechaliśmy. Chyba im zwialiśmy. No. Odsapnijmy chwileczkę. Okej? Odsapnijmy. Bo mogą walić. Ale trochę, mogą noc, jebać. Co? No nie wiem. No nie wiem. Taka sobie ta noc. Co, nie podobało ci się? Ta staruszka. No zmarła, dostała zawału, no nie nasza wina, no, wie, że była chora. To nie była nasza wina. Ta kobieta, ona... ona była... chora. Tak, wiem, to okropne. Niby tak, ale... nie dało się jej pomóc. Ale też my... spowodowaliśmy u niej stres... i co teraz zrobimy? I tak dalej.
drzwiami. Au. Dobra, nie wierć się. Bywały takie czasy, że albo jeden z nas siedział w pacy, albo siedzieliśmy obaj. I co? Kiedy go straciłem... To myślałeś, że na zawsze? To znaczy myślałem, że straciłem. Ja... Nie chciałeś rozdrapywać ran. No, coś w tym stylu. No, coś w tym stylu. To tyle. Tyle o mnie. Co u ciebie? Wszystko. Znając ciebie, szczerze w to wątpię. Ale... Dziękuję. A o czym teraz myślisz? O tym, że odnalazłam cię w odpowiedniej chwili. No trochę tak. Byłoby po mnie dosyć mocno. Ale przywaliłem głową. Na szczęście niczego ci nie urwało. Bo nie wiem, jakbym cię stąd wydostała. A w ogóle to jak mnie znalazłaś? No wiesz, to proste. Podążałam za wystrzałami. Nie, no jak się tutaj dostałaś? No, jasne. Zgłoś się, Sally. Cześć, skarbie. Jak Nate? No wiesz, poturbowany, ale żywy, czyli standard. Teraz musimy uratować drugiego Drake'a. To znaczy? Daję ci Nate'a. Drake nas oszukał, w sensie... Sally? Sam. Fajnie, że wpadłeś. Ja musiałem. A co z Samem? Złapali go. No nie, dobrze. Wiesz, gdzie są? Są na północnym skraju wyspy. Wsypy. Poszukaj tam jakiegoś lądowiska, jak odbijemy Sama, trzeba będzie się szybko zwijać. Przyjąłem. Hej, hej, a co ze skarbem? Skarb jest ze mną. Nie potrzebujemy go. A Alcazar? Nie, nie ma żadnego Alcazara. To ściema. Chwila, czyli ten dług, ta... Ucieczka? Wszystko ściema. To wymyślił. Palant z niego, co? Palantino. Dobra, opowiem ci wszystko, jak się zobaczymy, okej? Nie mogę się doczekać. Uważajcie tam na siebie. Chyba ty. Jak zawsze. Wymianka. Dzięki. Spoko. Nie, Elena. Co? Dziękuję. Uratowałaś mnie. No, uratowała, uratowała. Na tym najwyraźniej polega jej rola. Och, och, jak mu rzuciła. Prawie się rozmyśliłam, wiesz, o co chodzi. Jasne. Chodź już. Mamy transport. Ha. Czyli idziemy na północ wyspy? Tak, do New Devon, gdzie mieszkali założyciele Libertalii. To tam Ray prowadzi twojego brata. No i pewnie tam jest skarb. Muszę uratować Sama, zanim go znajdę. Słuchajcie, no... Braci się czasem, kurwa, traci, no. Patrz. No, nie wiedziemy tutaj. Tam na górze. Pożyczyłam go od kolegów z Shoreline. Ześlizgnęłaś się aż stamtąd? Tak było najszybciej. Teraz musimy wymyślać... Wymyślnąć? Czy ona powiedziała, musimy wymyślnąć? Dobrze, że tę drabinę ktoś tu zostawił. Po chuj był ten... Po chuj to było, nie mam pojęcia. Niczego to nie wniosło. A ten... Długo tu jesteś? Na wyspie? Kilka godzin. Widziałaś kolonię? Tak, z powietrza. Trochę ją rozjebaliście, co? Nie miałam czasu na zwiedzanie. Byłam jakby trochę zajęta. A może... No tak. Seksem z Salim, co? On powinien być teraz taki zazdrosny. Zrobić jej scenę, że ona nie powinna z Salim w ogóle. To ten... Czy Sally opowiedział ci trochę o tym miejscu? Tak. Henry Avery. 4 kamieniami. 12 założycieli. Setki kolonii.
coś w tym guście? No tak, z grubsza tak to wygląda. W czasie lotu trochę mi się nudziło. Nie wiem. A jak się tam dostaniemy? Słowo Avery wynajął najlepszych inżynierów. Pewnie transportowały zapasy w górę rzeki. Tak, prawdopodobnie. Tylko jak się tam do niej dostać? Tędy? Chyba tak, tak. Widzę auto. Tylko jak się tam dostać? No, jakoś tędy. Masz jakiś pomysł? Którędy? No, rozejrzyj. Serio nie wskoczysz na to? Kurwa. Za wysoko. Znajdźmy inną drogę. Serio? Co za bezsens. Musi tu coś być. No to zaraz znajdziemy jakiś kamień, głaz, chuj wie co. Orzeźwiające. Nie wiem, tu skoczył, tylko skąd, kurwa? Tu jest drabina, dobra. Dobra, mam. Mogę cię podsadzić. Super. I hop. Dobra, Jon. No pewnie, że tak. Ale ty mi coś zrzucisz pewnie. Myślisz, że jest inna droga na górę? No musi być. Hej, widzę tu ścieżkę. Zrzuć mi coś. Tam jest jakieś przejście. No fajnie. Poszukaj tam czegoś dla mnie. Dobra. Fajnie, że jest przejście, ale ja bym chciał tutaj wejść. Hej, mam coś. Poczekaj. Uwaga! Tam na dole! Właśnie chciałem się zapytać, którędy to będziesz pchała. Cyk. Pal, jak to zrobiłem. Hej, ładny skok. Ładnie skaczesz, gazelo. To jest piękny skok. Brawo, Nate, żeby wkurzyć taką dziewczynę. Oj, myślę, że wiele razy ją wkurzyłeś. Oj, 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 oj. Żyję! Jeszcze... Wszystko pod kontrolą! Władza opętana. Otwórka was pierdolą, podpalając gramma. Dostać na górę! Tak! Postaram się. Nate, dasz radę stamtąd się wydostać? No proste, że dam. Ślepy zaułek. Może winda jest działa. Wątpię. Ma 300 lat. Stała na otwarty. To co ja mam kurwa zrobić? Kto wie, czy kiedykolwiek... No proszę, działa. Gdzie jest ta winda? Aha, tutaj jedzie, okej. Okay. Na górę jedzie? Jedzie pan na górę? Tak myślałem. Następne piętro, fundament. Że też jeszcze działa. Coś niesamowitego. No, ale więc... Więcej nie pojedzie, co? Wiesz co, może spotkajmy się na górze. Nie, no pewnie. Spoko.
tylko po co ty to zrobiłeś, Nate? Po to. No dobra. Tak, tak, Nate'u. A, to były różne drogi po prostu. Chodzi o to, żeby jednak pójść tędy. No tak pomyślałem sobie, patrząc na... na to, jak to jest zbudowane. Ale jednak pomyślałem, no nie wiem, może... Kurwa, dobre. No pewnie, że łatwizna. Ty to jesteś kurwa taka... Znaczy nie kurwa, ale... To gdzie nasze auto? Łatwiej będzie je dojrzeć z góry. Tak, masz rację. Czy co, wjeżdżamy? Czy jak? Nie, pewnie wchodzimy. Tu jest skarb jakiś, a mi się nie chce po niego iść. Napędza koło wodne na dole. Niezły wyczyn. Boję się, że jak po prostu pójdę, to nie będę mógł wrócić się. Czy pewnie mógłbym, ale mi się nie chce, no. Taka jest prawda. Więcej tutaj nic nie ma. No, przynajmniej się ruszamy, co? No dobra. Opla. I gdzie jest auto? Aha, dobra, tutaj. Jak to nie ma? My jesteśmy. No pewnie, że Shoreline. Teoretycznie to ich auto. Tak czy siak, odzyskajmy je. Myślicie, że jest strykiem? Nie, no co ty? Dobra, nie chcę mi się z nimi. Cyk. Gdzie są jeszcze gnojki? Dobra. Nie jest najgorzej. Dobra, załatwiony. Ja pierdolę, jakie miałem szczęście. Dobra, biegnę do tamtego. Gdzie ten gnojek? Gdzie oni są? No i zajebiście. A jaka to reputacja? Dobra, dobra. Oczywiście całość, można było, wiecie jak zrobić. Można było, oho, wezmę to sobie, dziękuję. Można było na spokojnie rozpierdolić ich po cichaczu. Ale ja to ja, moi drodzy, wiecie, że ja to ja. To jasne jak dwa razy dwa. Paktofonikę Gutek już zna. Ja. Hej, widzisz drogę? Przy wodospadzie jest przejście.
tu? No dobrze, masz rację, coś tu jest. Dobrze, jedziemy. Jeszcze jedna. O kurwa, jak w grze o tron. Ruszajmy na górę. Jedno mnie zastanawia. Co takiego? Po co skarb Averiego Rafe'owi Adlerowi? Pieniędzy mu nie brakuje. Pragnie chwały. Nie chce być znany tylko jako syn Alek bogatych rodziców. No, on się nigdy nie poprawił. Rafe i Shoreline w porę się odnaleźć. Jemu trzeba osiłków, a im forsy. Naprawdę? Wydają się mieć solidne zaplecze. Shoreline wzięło udział w kilku wojnach domowych, w których mi nie poszło. Nadine odziedziczyła kłopoty po ojcu. Okej. Okay. Liczy, że dzięki temu wróci do gry. She'll be back in the game. Like Michael Jordan, Game 6. Mogłabyś napisać reportaż o naszej przygodzie. No bo. Tylko, że nikt by mi nie uwierzył. Czemu nikt by ci nie uwierzył? Co ty gadasz? Ja bym uwierzył. Tu nie? Tu nie. Czyli jednak trzeba tu jakoś... I musiał wymyślić tę historyjkę o Alcazarze. O, udało się wjechać? Kurwa. Gdybym tylko to sprawdził. Ja cię, ale wygadnę winę. Zmieści się w niej samochód. No, miejmy nadzieję, że działa. No dobra, sprawdźmy to. Dobra, rozejrzyjmy się. Pewnie nie działa. Oczywiście. To byłoby załatwione. No pewnie, że byłoby. Było wodne, wciąż działa. Więc... Możemy to naprawić albo jakoś... Aha. Co ty odpierdoliłeś, Drake? A, dobra. Podjedziemy tu autem. No tak, bo to auto powinno. Pokażę ci, czego się nauczyłem, pana to. Pyk. Ty to zrobisz? Okej. Okej. Odsuń się. Nieźle się odsunął, kurwa. Jak? No, teraz chyba wejdę. Dzięki. Musiałem jeszcze sprawdzić, co tutaj jest. Tu jest jeszcze jedno. Tak, ale tu jest jeszcze jedno. Czemu tego drugiego nie zrobimy? Pa, jak się wspiąłem. Taki jestem. Coś tu jeszcze jest? Nie. Okej. Nie mam nic, spokojnie. No, potrzebuję windy, żeby naprawić windę. Kurwa, nie da się wyżej wejść. A tu? Okej, tu się da. Dawaj, hop. 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 Naprawdę nie mogłem tu podejść, podłożyć tego gówna. Co za bezsens. No tylko co... W to nie wątpiłaś. Tylko co teraz? Zaczekaj, mam pomysł. A, ona to zrobi, tak? Czyli to ona musiała zrobić. Teraz. Co
tylko zwinę wyciągarkę. Okej. Dobra, zwinie i pewnie coś się zjebie, czy nie? Zaraz podjadę do windy. Dobra, myśl. No mi się udało. No i wio. Boże, co za mechanizmy tutaj były? Kurwa, jakie pojebane gówno. Chore pojebaństwo, no tyle wam powiem. Udało się! No przecież wskakuję. Już idę! No przecież idę szybko. Witam panią. Witam panią, dzień dobry, cześć. Co teraz? Jedziemy dalej czy nie? Może trzeba... Okay. Ale nieważne. Nick, uważaj! Schowaj się! Za samochód! Zajdę i z boku! Skakować ich! Rów paciorek, gnojku! Elena! Jesteś tam? Tak, cała i zdrowa. Ale auto jest... No i co z tego? Nie wiem, kto do mnie strzela, ale robi to skutecznie. No wiedziałem, że kurwa umrę. Wiedziałem, że to się stanie. Chuj mi w dupę, kurwa, serio. Co jest, kurwa? Gdzie jest ten snajper? Ładnie. Gdzie jeszcze te gnojki są? Nie! Co ja zrobiłem? Totalnie nie to chciałem. Chciałem skoczyć i się chwycić tej... Cholera, jest w potrzasku. Ruchy! Idźcie szybciej, Nate.
Nie. Nie doskoczę tutaj. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże. No i co? No i dobra. Prowadź. Na pewno? Dobrze ci szło. Pewnie, że jej dobrze szło. Po tym wszystkim przyda mi się przerwa. Mówię dokładnie to samo, bo mi tak samo się przyda przerwa. Dzięki wielkie, że byliście ze mną w tym odcinku. Trzymajcie się, pa.